Witam serdecznie w 199 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. W historii polskiej muzyki rozrywkowej zdarzały się zespoły, które były tak zwanymi efemerydami. O ile grupa Polanie była pierwszą polską supergrupą złożoną z członków zespołów Czerwono-Niebiesko-Czarni oraz ABC, to drugą taką efemerydą był zespół Wiatraki. Tam również przeważali członkowie zespołu z kolei Czerwono-Czarni. Ta grupa zostawiła po sobie jednego longplaya, natomiast skład tej grupy był przeciekawy, a sama płyta okazała się bardzo udana. Wiatraki tworzyli perkusista, nieżyjący już perkusista Ryszard Gromek, który oczywiście później znany był z występów chociażby w grupie Test. Z czerwono-czarnych de facto mamy Henryka Fabiana i Kasię Sobczyk, to było wówczas małżeństwo, i Ryszarda Poznakowskiego, który wcześniej grał oczywiście w zespole Trubadurzy. Także mówię, taka efemeryda. Grupa ta zadebiutowała na telewizyjnej giełdzie piosenki. Był rok 1969. No i tak jak mówię, jak na taką efemerydę, ten album jest naprawdę bardzo, bardzo udany. Z tego składu żyje tylko niestety już Ryszard Poznakowski. Natomiast ten album, warto pamiętać, był również w wersji stereofonicznej. Ktoś go tu ładnie popisał. Prawdopodobnie był to numer w kolekcji. MD to podejrzewam, że to jest imię i nazwisko poprzedniego właściciela. No ale jest tutaj kilka przebojów. Polskie Wiatraki, Beskidzkie Świątki, czy przepiękny utwór Nocą. Okładka Gatefold, wersja oczywiście mono first press, numer katalogowy XL623. Gatefold, kieszeń na płytę dołem do podklejenia, ale trzyma się to wszystko jeszcze całkiem nieźle. I tak jak mówię, tutaj widać było, że Wiatraki mają taką tendencję troszeczkę big beatową, troszeczkę takiego odjazdu, bo tutaj mamy takie bardziej progresywne też granie w utworze. Muszę tutaj znaleźć ten utwór. Prawdopodobnie Nie przeglądaj się w jeziorze, zdaje się to było. Płyta zawiera 12 utworów, więc to jest naprawdę dużo. Dlaczego mówię, że dużo? Dlatego, że oczywiście było również kilka nagrań radiowych tego zespołu, natomiast to jest taki typowy zespół, który wszedł do studia, nagrał jedną płytę i po nagraniu tej płyty tak naprawdę każdy z muzyków tworzący skład grupy Wiatraki poszedł swoją drogą.